Audycja popularno-naukowa. Wargatek sanitarnik to kilkunastocentymetrowa rybka czyścicielka. Żywi się pasożytami występującymi na skórze i łuskach innych ryb. Żartobliwie mówi się, że prowadzi tryb życia, który jest połączeniem przedsiębiorstwa oczyszczania i salonu kosmetycznego. Naukowcy nazwali ją także spryciarą, nie tylko dlatego, że badania pokazały, że rozpoznaje się na zdjęciach po twarzy, tak jak my. Choć to brzmi niesamowicie, ale niesamowite to stworzenie występujące w Morzu Czerwonym, w Oceanach Indyjskim, spokojnym. Dlaczego niesamowite to zwierzę, skoro do tej pory uważano, że ryby to zwierzęta powolne o ociężałym umyśle wielkości fasolki, o 3-sekundowej pamięci. W poszukiwaniu prawdy, proszę Państwa, o sprycie wargatka wybierzemy się w okolice Australii, tam gdzie rafy koralowe, a naszym przewodnikiem będzie dr Paweł Boguszewski, neurofizjolog z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego, Polskiej Akademii Nauk. Witam Pana w programie pierwszym Polskiego Radia w Eurece. Dobry wieczór Państwu. Wargatek ma wydłużone ciało. Na jasno-niebieskim ciele od otworu gębowego do ogona ciągnie się taki charakterystyczny ciemny pas. Jest związany z rafami koralowymi, jak już wspomniałam. Występuje na głębokościach od metra do 40 metrów. Jakie wrażenie zrobił na panu ten zwierzak, kiedy zobaczył pan tę rybkę pierwszy raz właśnie w rafie koralowej u wybrzeża Australii? Powiem szczerze, że żadne, ponieważ jest to rybka bardzo niepozorna, niewielka. Natomiast to, co robi wrażenie, to jest bogactwo behawioralne, ponieważ mamy tutaj twór biologiczny, bardzo stary ewolucyjnie, o bardzo niewielkim mózgu. Ta fasolka to dobre porównanie? No nie, to jest mikrofasolka, paromilimetrowy mózg. Natomiast jego zachowanie jest bardzo złożone, wręcz jedną z taką teorii powstawania złożonego układu nerwowego jest to, że on musiał w pewnym momencie wytworzyć tak zwaną inteligencję makiaweliczną. Brzmi bardzo poważnie. Tak, ale to jest taka teoria, która mówi na przykład to, co się dzieje wśród zwierząt społecznych, chociażby pomiędzy ludźmi. Żeby zdobyć pewne zasoby i konkurować w obrębie grupy, musimy być sprytniejsi od innych osobników z naszej grupy, czyli musimy wytworzyć pewne kompetencje społeczne, a jedną z nich jest zrozumienie intencji innych osobników. Tego samego gatunku. Tak, jak najbardziej, tego samego gatunku. I uważa się, że to jest jedna z takich sił napędowych ewolucji naszego układu nerwowego. To jest konieczność życia w stadzie i konieczność zdobywania pozycji i zasobów. Jak znajdziesz się między wronami, to trzeba krakać tak jak one, tak? Dokładnie tak. I teraz w przypadku tych wargatków, one mają właśnie bogaty repertuar, ponieważ one potrafią oszukiwać. Tutaj jest powiedziane dosyć miło, że one tak czyszczą te pasożyty z tych ryb, ale to, co one lubią robić, to bardziej podskubywać te ryby i zjadać i kantować z nich śluz. Tak. A czasami podobno nawet wygryzać tę smaczną tkankę takiej dużej tak. ryby. Lubią sobie podskubać taką rybę, co dla niej jest nieprzyjemne. W toku ewolucji one wytworzyły zachowania, że muszą dbać o klientów, czyli jeżeli jest kilku klientów, to nigdy się w ten sposób nie zachowują, nie oszukują. I załatwiają szybko, tak, żeby klient się nie nudził. Czyszczą ich w sposób spokojny i normalny. Stosują triki znane z marketingu, to znaczy nowy klient ma pierwszeństwo. Czyli jeżeli przypływa nowa ryba, no i tutaj już widzimy, że żeby wykonać tego typu zachowania, no muszą mieć pamięć długotrwałą. Czyli nie te 3 sekundy. Absolutnie. To jest pamięć na lata. To jest prawdziwa pamięć długotrwała. Czyli widzimy tutaj bogactwo repertuaru behawioralnego. No właśnie, żeby prowadzić taką firmę oczyszczania i kosmetyczną, no to trzeba mieć umiejętności. Dokładnie tak. No i to, co jest też właśnie fantastyczne, to jest to doświadczenie, które przebojem kilka lat temu zdobyło pierwsze okładki różnych portali i czasopism naukowych. To jest właśnie to, że ten wargatek zdał test lustra świadomości. Chodzi o to, że rozpoznaje się po twarzy, jeżeli twarz to dobre słowo dla ryby. Tak, znaczy bardziej ryby się rozpoznają po ogólnie kształcie ciała, plamkach i innych takich elementach. Natomiast ten test polega na tym, że jeżeli do stworzenia przyczepimy coś tak, że ono jest w stanie to zobaczyć w lustrze, ale nie widzi tego bez lustra, czyli na przykład komuś namalujemy kropkę na czole, to za test zdany uznajemy wtedy, kiedy ta osoba, zobaczywszy się w lustrze po raz pierwszy, zrozumie, że to jest jej odbicie i tak naprawdę musi sobie wyczyścić czoło, a nie dziwić się, kto tam taki dziwny z kropką na czole jest w lustrze. Jak to przełożyć na ryby? Zaraz powiem. Małe dzieci tego nie zdają. Często widzimy, że małe dziecko biega dookoła lustra, zaglądając, co tam ten robi drugi chłopczyk. Nie zdają tego psy, które mogą się tego nauczyć, ale jak gdyby z pierwszego strzału tego nie zdają. Większość gatunków nie zdaje, tak naprawdę to zdają delfiny, chyba słonie i sroki. Ale już kruki tego testu nie zdają.
I tutaj nagle wpada nam na scenę niechcący taki wargatek. Taką rybkę łowimy, bierzemy do akwarium na kilka tygodni i zwracamy do środowiska naturalnego. I żeby ją rozpoznać, wiedzieć dokładnie, że to jest ta rybka, to jej się daje taki znacznik silikonowy, kolorowy pod skórę. No i okazało się, że właśnie taka rybka, zobaczywszy siebie w lustrze, zaczęła spróbować szczyszczać z siebie ten znacznik. Czyli zrozumiała, że to ona jest w lustrze i to ona ma to na sobie i powinna to wyczyścić. I to doświadczenie powtórzono wielokrotnie. Okazało się, że właśnie ta mała, niepozorna rybka zdaje ten test lustra, którego nie zdają psy. Oczywiście, że nie zdają koty. Bardzo niewiele inteligentnych gatunków go przechodzi. To kolejny dowód na niesamowitość wargatka. Czy pan podglądał w naturalnym środowisku tę rybę, czy łowił właśnie na rafie koralowej przy Australii? Jak to było? Moje zadanie akurat w tym projekcie jest takie, że projektuję system, który będzie używany do tak zwanego warunkowania instrumentalnego, czyli to jest pewien sposób uczenia się, w którym wymagamy wykonania pewnej reakcji. To będzie po prostu wybór prawo-lewo na podstawie bodźca, który będziemy prezentowali. Za prawidłowe wskazanie odpowiedniego bodźca rybka będzie dostawała nagrodę. I rybka będzie potrafiła zdać ten test? Dokładnie, tak, tak. To jest bardziej ćwiczenie pamięciowe, czy ćwiczenie na kojarzenie, na liczenie. Już nie za pomocą tej plamki podskórnej, polegać? Nie. Będzie to po prostu ekran, na którym będą wyświetlane odpowiednie bodźce. Czyli co, jakieś światełka? Może to być światełko. Może to być kształt, może to być zdjęcie na przykład innej ryby. I ona powinna reagować? Chcemy, żeby wodzić ta ryba, wzrokiem? Tak, tak. Znaczy nie tyle wodzić wzrokiem, musi podpłynąć do odpowiedniego ekranu i wtedy przy tym ekranie, jeżeli podpłynie do właściwego, pojawi się nagroda pokarmowa. Nie za trudne? Absolutnie nie, ponieważ tego typu doświadczenia póki co są robione ręcznie, bo takiego, jak gdyby można powiedzieć, układu doświadczalnego jeszcze nie ma, ja go tworzę. Tu jest dużo ciekawych rzeczy, ponieważ te rybki, które akurat są badane, one są właśnie łapane na rafie, na jakiś czas trzymane w akwariach i potem zwracane do środowiska naturalnego. No, z punktu widzenia naukowo-biologicznego, to co mnie właśnie fascynuje... No właśnie, neurofizjologa. To jest ta moc obliczeniowa w małych mózgach. I tutaj muszę przyznać, że niestety neurobiologia od lat jest, można powiedzieć, zafiksowana. To są gatunki takie jak głównie szczur, przede wszystkim myszy. Przez to, że nie badamy innych gatunków, my tak naprawdę nie wiemy o tych możliwościach układów nerwowych. Na samej górze podstawowe pytanie w neurobiologii, które ja zawsze sobie przypominam co jakiś czas, to jest to, że ta dziedzina nauki ma nam odpowiedzieć, kim jest człowiek, co czyni człowieka. A ze wszystkimi innymi żywymi gatunkami dzielimy pewne wspólne mechanizmy układów nerwowych. Czyli rozumiem, że będzie pan szukał fragmentów naszej świadomości w tym małym... Może nie tyle naszej świadomości, ile te małe mózgi mogą nam powiedzieć o tym, jak działa nasz mózg. Niemożliwe. Oczywiście. No dlatego badamy myszy i szczury, ale też również na nich testujemy leki i terapię. Natomiast to, co jest ciekawe i fascynujące wśród ryb, tutaj mamy jednak stworzenie dzikie. To jest najliczniejszy gatunkowo obszar żywych stworzeń, znaczy wśród kręgowców. Znalazłam, że 35 tysięcy gatunków. I tak. Jeszcze kilka nieopisanych. Tak, to jest niedoszacowane. Tak. Natomiast to, co jest fascynujące, że to jest bardzo stara grupa. Życie wyszło z wody. Tak. Widzimy w niej pewną ciekawą rzecz. O ile już ten pokrój właśnie czworonogów, jeżeli patrzymy sobie na mózg od gadów, on jest bardzo podobny. Ta część przednia się rozrasta, rozrastasz w końcu u nas tworzy tą piękną korenową, pofałdowaną. Natomiast wśród ryb się okazuje, że ta moc obliczeniowa, czyli to w jaki sposób niewielki układ nerwowy, co więcej, żyjący w warunkach temperatury wody, co spowalnia dosyć procesy biochemiczne w komórkach, on jest w stanie wykonywać złożone obliczenia konieczne do pamięci długotrwałej czy do rozpoznawania wzrokowego innych osobników. I okazuje się, że wśród ryby widzimy różnorodność, to znaczy mamy właśnie też rozrost chociażby tego przodomózgowia, ale są też takie ryby, które ewolucyjnie zainwestowały w móżdżek. Czyli są elastyczne. Jak najbardziej, bo one mają też bardzo bogaty repertuar, opiekują się młodymi, tak zwane murkowate, tworzą gniazda, grupy. Ta część mózgu, która u nas jest głównie odpowiedzialna za koordynację ruchową, też wiele innych czynności, u nich jest ogromnie rozrośnięta, obrasta cały mózg i ta zdolność przetwarzania informacji została w innym miejscu układu nerwowego umieszczona. I to jest fascynujące i uważam, że powinniśmy właśnie badać tego typu stworzenia, bo one nam mogą powiedzieć o możliwościach właśnie przetwarzania sygnału przez układy biologiczne. Dużo więcej niż badanie tylko i wyłącznie myszy i szczurów. Kierunek komputer biologiczny? Między innymi też, aczkolwiek protokomputery, czyli próba połączenia żywych neuronów z silikonowymi nakładkami do odczytywania bądź wysyłania sygnałów już są zrobione. Nie wiem, czy taki komputer biologiczny będziemy potrzebowali. Raczej jest to po to, żebyśmy byli w stanie połączyć nasz mózg z komputerem,
i na przykład go naprawić, kiedy jest problem. Co już się robi, natomiast my cały czas mamy ten problem, że nawet jeżeli stosujemy elektrody, które odczytują sygnał z mózgu, żeby coś naprawić bądź wykryć nadchodzącą falę depresji, to my cały czas do końca tego języka nie znamy. I być może cofnięcie się do początków tworzenia skomplikowanych układów nerwowych, czyli chociażby do ryb, może nam powiedzieć dużo więcej o nas, czyli właśnie jak ten mózg działa. Możemy się czegoś nauczyć z tego mózgu rybiego, etapu ewolucyjnego, który był grubo przed nami. Wydaje mi się, że tak. To znaczy, zawsze powtarzam, że ciężko jest powiedzieć, że jakaś nauka jest nieprzydatna. Czasami ludzie mogą mieć wrażenie, że o rany, ci naukowcy bawią się jakimiś dziwnymi rzeczami. Potem czasami się okazuje, że za 5, 10, 15 lat na podstawie tego budowana jest zupełnie nowa technologia, która jest rewolucyjna i ratuje nam życie. No chociażby, gdyby nie było ciekawych biologów, którzy przeszukiwali gorące źródła, grzebali patykiem w gorącym mule i odkryli bakterie, które mają enzymy odporne na wysoką temperaturę, byśmy nie mieli takiej techniki, która nazywa się PCR, która jest absolutnie podstawą obecnie diagnostyki genetycznej, nie tylko. Nie mielibyśmy rozwoju medycyny molekularnej, którą mamy obecnie. I bardzo często tego typu dziwne rzeczy pokazują swoje nowe oblicze za lata. I tak samo tutaj z tą rybką. Nie sądzę, żebyśmy badając ją za chwileczkę odkryli nowy lek czy nowe metody ratowania naszego mózgu. Natomiast sądzę, że ona da nam ogromną i dużą wiedzę na temat tego, w jaki sposób ogólnie układy nerwowe funkcjonują i być może pchnie nas w kierunku właśnie zrozumienia języka neuronów. Ja jestem optymistą. Niesamowita historia, bo i niesamowity jest wargatek. Bardzo dziękuję. Zazdroszczę oglądania Rafy Koralowej. Nauka musi być przydatna, musi też być przyjemna. Powiedział dr Paweł Boguszewski, neurofizjolog z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Męckiego, Polskiej Akademii Nauk. Eureka. Audycja popularno-naukowa.